cholera. Przynieś książeczkę. O co ci chodzi? Idź. Ja nie mogę. Dlaczego? Bo nie. Kurde, ja też nie. Pogrzebowi celebryci występują. Scenariusz i reżyseria. Skąd wiedzą? Nie jesteś debilem. Co jest, Bobby? Powiedzą rodzicom? Co się dzieje? Nic. Weź to. Dokąd idziesz? Spotkamy się? Nie mogę. Co mamy robić? Nie wiem. Nie jestem twoją niańką. Powiedz, co się dzieje. Nie mogę. Dlaczego? Bo jesteś gówniarzem. Do jutra. Piątek. Robi to stale? Dziecko musi jeść. I ona wystawia cycki? Co ty, zakrywa. Dziecko jest pod spodem. Twój tata się dobrze sprawił. Dałbym sobie obciąć lewą rękę, żeby zobaczyć cycki twojej macochy. Przestań. Co robisz? Odwal się. Co robisz? Kto ma czas, żeby uczyć się 40 słów? Cholera, to klasówka? Zabierzcie wszystko ze stołów. Wyjmijcie ołówki numer 2. Fiut. Do dyrektora. Po klasówce. Kurde. Panie Thompson? Proszę przysłać mi Andrew Gilmura. Ma służyć do pogrzebu. Klasówkę będziesz miał jutro. W porządku. Niedziela. Co jest, Bobby? Muszę to schować u ciebie w pokoju. Obudzicie rodziców. Kiedy to zabierzecie? Nie wiem. Nie otwieraj i nie mów Charlie'emu. Kurde. Andy, what's going on? Co się dzieje? Nothing, Charlie, just Charlie przyjechał po książkę. Poniedziałek. Are you kidding me? Co ty, masz 5 lat? No, you're like 5 years old. 14. Poważny gość. Hey, Ryan. Cześć. Hey, what's going on?
Jak leci? Pani Nolan wróciła? Pewnie nie będzie jej jeszcze z tydzień. Piszesz pracę? A skąd? Ja też nie. Nie spóźnijcie się do szkoły. Postaramy się. Na razie. Co ja bym z nią zrobił? Jeszcze tu sterczysz? Mam pieniądze. Miało być 25. 20. 25. Dobra. Wsadź do kieszeni tak, żeby nikt nie widział, że sprzedaję przedszkolakom. Wal się. Do zobaczenia. Gdzie byłeś? Trzeba było czytać nekrolog. Ta pani umarła 3 dni temu. Przyszedłem od razu tutaj. No co? Bobby był u mnie wieczorem. Po co? Gdzie teraz jest? Tu raczej nie przyjdzie. Jak pięknie wyglądacie w tych albach. Wystrojeni na pogrzeb. Pani Edwards spogląda na was z góry i myśli, jacy śliczni chłopcy pełnią posługę podczas mojego pogrzebu. Jest szczęśliwa. Dziękujemy. David, zastąpi Roberta. Co z Bobby? Dokonał niewłaściwego wyboru i teraz cierpi. Módlcie się za niego. Powiedziała, kiedy Bobby wróci? Kto to Bobby? Ten, którego zastępujesz. Jestem zamiast niego. Na jak długo? Na zawsze. On wróci. Siostra mówiła, że nie. Ile masz lat? 13. Palisz? Nie. Pijesz? Musimy rozmawiać przy ołtarzu? O Jezu. No dalej. Cholera. Co się stało z Bobby? Nie wiem. Przyjechał do mnie o północy, zostawił kufer. Waży z 50 kilo. Co w nim jest? Dokąd idziesz? Zostało tylko kilka godzin. Nikt nie oczekuje, że wrócimy do szkoły. Nie zamierzałem wracać. Jak wrócisz, i my będziemy musieli. Chyba nie chcesz kłopotów. Więc gdzie mam iść? Gdzie chcesz, byle nie do szkoły. Idź na boisko, gdziekolwiek. Dobra. Boisko jest tam. Wiem, chciałem tylko zabrać coś z szafki. Idziesz z nami. Dlaczego nie zostawił go u mnie? Może mnie bardziej ufa. Miałem ci nawet nie mówić. Chrzanisz. Co jest w środku? Jest zamknięty na kłódkę. Trzeba było rozwalić ją młotkiem. Na dole byli rodzice. No to czymś go owinąć. Dureń. Tak by się nie udało. Więc jak inaczej otworzyć? Wytrychem. Tak, to możliwe. Można by wsadzić film w gacie. To tylko pudełka. Filmy są na zapleczu. Więc idź tam. Pobiło cię? Ten facet by mnie zabił. Bobby próbował. Tamten wyciągnął pistolet. Gadanie. Naprawdę. Nie musicie kraść. Mogę wam pożyczyć trochę pieniędzy. Wymawiaj R jak człowiek. Moglibyśmy go przekupić.
Powodzenia. Ile masz? Jesteś poważny? Skończyłem 17 lat, więc nie trój. Wyglądasz, jakbyś jeszcze chodził w pieluchach. Da pan spokój. Proszę. Myślisz, że obchodzą mnie byle dwie dychy? Odłóż to i spadajcie. A czego oczekiwałeś? Wyglądam na starszego. Ile byś mi dał? 14? Ile mógłbym mieć? Wyglądasz na 14. Na starszego od ciebie. Dokąd poszedł? Nie twoja sprawa. Coś do żarcia. Twój brat wyszedł ze szpitala? Jesteś z Iowa, Wisconsin? Czy skąd? Z Kalifornii. Pieprzysz. Mam tam wujka. Wystąpił w wielu filmach. W jednym takim śmiesznym nawet coś powiedział. Nakręcili tylko jeden odcinek, więc nie puścili go w telewizji. Ale i tak fajnie. Pewnie pilot. Może i pilot. Zabierzemy kufer, gdy twoi rodzice będą spać. Zaniesiemy do fortu i rozwalimy zamek kamieniem. Tak się nie da. Dlaczego? Mają lekki sen. Obudzą się. Czekaj. Nie bądź tchórzem. Będziesz stał na czatach, a ja go wytaszczę. Nie dasz rady, jest za ciężki. Pierdzielisz. Powaga. Potrzebujemy jeszcze kogoś, kto miałby oko na moich starych. Może Felix. Nie chcę, żeby zbliżał się do mojej macochy, zwłaszcza kiedy śpi. Kiedy chcecie to zrobić? Dzisiaj. Chcesz pomóc? Mam szkołę. Co z tego? Nie mogę nie pójść. Jeśli w tym mieście chcesz się z kimś zaprzyjaźnić, nie możesz mieć cykora. Co za cholera? Co jest? Zrobił mnie w bambukę. Kto? Ten, co sprzedał mi fajki. Ile kosztowały? $25. Daj więcej naleśników. Co cię ugryzło? Nic. Ktoś go oszukał na papierosach. Ile kosztowały? Niedużo. $25. No to masz kłopot. Dziękuję. Dupek z ciebie. Zapłaciłeś za to? Oczywiście. Za wszystko? Możesz jeść, co chcesz. Przychodzisz wieczorem? Gdzie? Pomożesz nam z kufrem? Nie wiem. Co ci mówiłem przed chwilą? Uważaj, jak chodzisz. Wal się. Spokojnie. Rozsypał naleśniki drogie jak... To ja płaciłem. Nadal masz moje $20? Oddam ci może jutro. Kurczę. A to kto? Amanda Prescott. Nie gap się, jeszcze zauważy. Widziałeś to spojrzenie? Patrzyłeś na nią, jakbyś właśnie wyszedł z więzienia. Ty jesteś ten z artykułu w gazecie? Wystąpiłeś w filmie. Tak, widziałaś? Jeszcze nie. Facet zabija żonę na oczach dziecka? Ja byłem tym synem. Niesamowite.
Dlaczego się tu przeprowadziłeś? Zamieszkałem z mamą. A wy jesteście tu nowi? Nie. Tak, nowi. Przyjdziecie na piątkową imprezę? W piątek? Organizują ją studenci drugiego roku. Pewnie wpadniemy. Zapraszamy. Do zobaczenia, gwiazdorze. Grałeś w filmie i nic nie powiedziałeś? Co za film? Zakrwawione palce. Ja pierdzielę. Patrzyłeś, jak tatuś morduje mamusię? Było fajnie. Wbijał jej nóż, który się chował, więc jej nie ranił. Wtedy... Co robisz w domu? W barze mały ruch. Dokąd idziesz? Do Andy'ego, po książkę. Powodzenia. Zaraz. Przecież już północ. Muszę się uczyć. Mama wie, że wychodzisz? Tak, ciszej, bo ją obudzisz. Nie zostań tam całą noc. Co tak długo? Odwal się. Czekajcie. Właś. Zwariowałeś? Szybciej. Otwórz kuchenne drzwi. Właź. Będzie szybciej. Nie mam zamiaru włazić po twoich obszczanych kocach. Dokąd idziesz? Jak będę musiał, to zadzwonię do drzwi. Gotów? Raczej tak. Rozgląda się. Jak będzie jakieś światło, daj nam znać. Do roboty. Ale ciężki. Mówiłem. Panowie? Ktoś się pojawił? Chyba tak. Cholera. David? Poszedł? Tak myślę. Ostrzegaj nas. Ledwie przeżyłem pod łóżkiem. Nie bądź głąbem. Nie jesteś głąbem. Nie lisz mu tyłka. Raz, dwa, trzy. Co z tobą? Przepraszam.
Jeszcze raz. Cholera. Widzisz, co w środku? Potrzebna mi latarka. Co mnie straszysz? Spadaj. Czyj to pies? Sąsiadów. Nigdy go nie uwiązują. W ptaka sobie lecisz? Daj światło. Widzisz coś? Nie bardzo. Fajerwerki? Ale numer. No co? Wtorek. Użyjmy młotka. Skoro kamieniem się nie udało, młotkiem tym bardziej. Może łomem? A masz? No właśnie. Tata ma piłę tarczową. Potrafisz się nią posługiwać? Pewnie wystarczy nacisnąć klawisz. Dokąd idziemy? Rozerwiemy się. Czy to konieczne? Pewnie. Czyj to samochód? Co cię to obchodzi? Popsujesz lakier. Nie, tam. Już wystarczy. Jeszcze raz? Nie pamiętasz, co mi zrobił? To mu będzie przypominać. On cię zabije. Co za cholera? Co tu robicie? Kurde. Jak pokażą cię w telewizji, to zapłacą? Nie wiem, rodzice dają mi kieszonkowe. Nic nie dostałeś? Wypłacą mi wszystko, jak będę starszy. No nie wiem. Nigdy tego nie znajdziemy. Widziałem tę dziewczynę, która ci się podoba. Którą? Amandę, biegaczkę. Gdzie? Chyba mieszka koło mojego przystanku. Nadal chcecie iść na imprezę? Pewnie. Felix powiedział, że jego brat nas zawiezie. Jakiś sukces? Twój tata chyba nie ma piły. Ma, szukajcie. Nie ma. Zabierzmy jego whisky i chodźmy do fortu. Nie będziemy kradli tacie gorzały. Nawet nie zauważy. Odwal się. Mogę do łazienki? Chcesz kupę? Nie. Idź w krzaki. Dlaczego nie mogę w domu? Gwiazda filmowa boi się na zewnątrz? Mogę wyjść. Wiesz, że nawet mu jeszcze nie zapłacili? Co? Rodzice mają mu coś odpalić, gdy dorośnie. Przecież nie machnie ręką na milion dolców. Myślisz, że aż tyle? Pewnie, nawet gówniany aktor jest milionerem. Ja bym zagrał, żeby tylko zobaczyć cycki w Valerii Rossignol. A on widział? Tak. Felix mówił, że pokazywała je w filmie, a skoro i on wystąpił w tym filmie, to musiał je widzieć. Nie pokazywała cycków. Pokazywała. No co? Czy Valerie Rossignol pokazywała cycki w zakrwawionych palcach? Nie w tym rzecz. Czy osobiście je widziałeś?
Schowajcie się. Dlaczego jest w domu? A więc? Co? Pokazała cycki, czy nie? Nie wiem. Zamknijcie japy. Gdybyś widział, pewnie byś pamiętał te cudowne melony. Chodzi o to, że nie pamiętam, czy pokazywała w filmie. Widziałeś ten film? Był od 18 lat. David, co z tobą? Nie widziałeś filmu? Widziałem zwiastun i sceny, w których grałem. To ja mogłem oglądać zwiastun, a ty grałeś w filmie. Twoi rodzice mają go? Tata ma. Zabierzmy go. Mieszka w Kalifornii. To z kim ty mieszkasz? Nieistotna sprawa. Nie potrzebuję go oglądać. Istotna i to bardzo. Wystąpiłeś w najważniejszym ubiegłorocznym filmie. Wszyscy go widzieli. Valerie Rossignol pokazuje w nim cycki. A ty, który zasługujesz, żeby go zobaczyć, nie widziałeś go. Musimy go zdobyć. Na pewno chcesz to zrobić? Miejmy to już za sobą. Dobra. Tylko nie pękaj. Czy ma pan serial Discovery o końcu świata? Filmy ułożone są alfabetycznie. Szukałem, ale nie mogę znaleźć. Powinien być tam. Mógłby mi pan pomóc? Dobra. Miałem tu coś odebrać. Mam klienta. To jakiś dzieciak. Daj mi kilka minut. Co ty tu robisz? Otwórz. Nie będziemy tu sterczeć cały dzień. Sprawdzę w komputerze. Szkoda zachodu. Boże święty. Przepraszamy. On się tylko oparł o to. Pozbieraj. Mam pozbierać? Ja mam to zrobić? Przestań. Wrócę za godzinę. Będziesz tu? Daj mi tylko chwilę. Nie ma obawy, wrócimy. Cholera.
Christ! O Boże. Dude, he had a gun. Miał broń. Several guns. Kilka karabinów. He had bullets, naboje i noże. Shit. He could have killed you. Mógł cię zabić. No shit, David. Nie pieprz. I had all this porn too. Miałem te pornole. Yeah? Naprawdę? Fucking dropped it all. Upuściłem je. I pewnie miałeś zakrwawione palce. Nie przejmowałem się zbytnio tym filmem. Kto właściwie cię zamknął? Ten pierdziel Ryan. A to cymbał. Zgadza się. Środa. Wystąpiłeś w tym filmie? Tak. Widziałeś cycki w Valerii Rosinio? Nie. Muszą być świetne. Pewnie tak. Myślisz, że są duże? O co ci chodzi? Rozmiar. XL? Są wielkie. Pewnie podwójne D. Widziałeś ją w Wieścicach Burzy? Powiększyli jej cycki komputerowo. Co ty chrzanisz? Yo, check it out. Molly i Sue siedzą razem. Ciekawe, o czym rozmawiają. O, odwal się. Kim są Molly i Sue? Dupeczki, w które Charlie był zapatrzony. Molly jest w szóstej, a Sue w siódmej. Startował do obydwu, ale Bobby je wyrwał i teraz Charlie ma złamane serce. Nie byłem zapatrzony. Byłeś, byłeś. Nie poderwał Molly. Próbował, ale został przy Sue. Bobby nawet nie wiedział, że ją lubiłem. Wszyscy wiedzieli. Jak oglądaliśmy powrót do Garden State, trzymał ręce w jej majtkach. Co takiego? Nie powiedział ci, żebyś się nie popłakał. Wal się. Gdzie byłeś? U lekarza. Mam sensację. Co mu jest? Powiedziałem mu o Molly i Sue. Że Molly robiła mu laskę, to tylko plotka. Co? Rozchmurz się. Mam szczypce do przecinania prętów. Nie dam rady. Ja spróbuję. Bez nadziei. Uda mi się. Skoro ja nie dałem rady, to i ty nie dasz. Wal się. Pęka. Wcale nie. Nikt nie rozwali tego gówna. Szybciej. Są naboje? Jest Black Genesis. Co to? Rzadka karta. Smok. Nie mów, że w to grasz. Ale niezbyt często. Ile można za nią dostać? Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek. To po prostu najlepsza karta w grze. Na pewno jest coś warta. Ile byś za nią dał? Sprzedam ci ją za 5 dych. Nie mam tyle. Przecież jesteś milionerem. Wcale nie. To był tylko jeden film. No to co? Nie chcą cię do następnego? Nie. Moi rodzice się pokłócili, dlatego przeprowadziłem się tutaj. O co? Nie chcę o tym mówić. Tata cię nie chciał? Wpadł w kłopoty i musiałem się przenieść. Jakie?
What kind of trouble? Zabił kogoś? He killed somebody? No. Nie. Is he gonna go to jail? Wsadzą go do więzienia? I hope not. Mam nadzieję, że nie. Wow, seriously? Poważnie? I hope he doesn't go to jail. Mam nadzieję, że nie wsadzą, ale nie wiem. What the fuck happened, man? Co się stało? Zakochałem się w pewnej dziewczynie. Była starsza ode mnie, ale często się spotykaliśmy. Ile miała lat? 20. Grała moją siostrę. Siostrę? Jakieś zboczenie. Pewnie tak. Ładna? Tak. No i? Po prostu dokończyłem scenę. Cięcie. Co robili? No wiesz. Nie łapię. Nie łapię. Odbywali... O cholera. Uprawiali seks? Tak. Ja cię kręcę. Była goła? Tak. Niesamowite. Twój tata też był goły? Tak. Tak to się robi. Ale widziałeś ją nagą. To świetnie. Wcale nie. Co, ty musiał oglądać wacka o swojego taty? Po co patrzeć na wacka ojca? Nie patrzyłem. Nie chcę o tym rozmawiać. Jak wyglądała? Przestań. Dobra, tylko pytam. Wiecie, co zrobimy? Co? Zabierzemy to wszystko do szkoły i pokażemy wszystkim rewolwer. Porąbało cię? No co? Jak go zaniesiesz, wylądujesz w poprawczaku, jako jakiś debil. To byłoby niezłe. Idiota. Tak właśnie było z Bobbym? Co? Przyniósł do szkoły broń? Co ty wygadujesz? Dlatego Bobby jest w poprawczaku? Bobby w poprawczaku? Tak mówiła siostra. Naprawdę? Prosiła, żebym się za niego modlił. Ciekawe, co zrobił. Czwartek. Andy? Tak. Wyglądasz na zmęczonego. Nie mogłem zasnąć. Wszystko w porządku? A co? Nie masz mi czegoś do powiedzenia? Czego? Gdzie byłeś w nocy? Co takiego? Słyszałam, jak przyszedłeś o 12. Nie tak zaczynał twój brat? Wymykał się, żeby spotykać się z niewłaściwymi ludźmi? Nie spotykam się z niewłaściwymi. Co robiłeś? Poszedłem pożyczyć książkę od kolegi. Masz już 14 lat. Nie jesteś dzieckiem. Rozumiem, że koledzy... Ale sam odpowiadasz za siebie. Powiesz tacie? Nie. Dzięki. Kiedyś będziesz musiał zdecydować, co chcesz robić w życiu.
You shoot it yet? Strzelałeś z niego? Nie było naboi. Where can we get our hands on some Gdzie można je zdobyć? Otwierają w południe. Może to jakiś znak. Nie chcę mieć do czynienia z tym gościem. Znak, że mamy 4 godziny. Nie pękaj, idziemy. Masz szlaban? Nie jest przecież moją matką. Powie twojemu tacie? Myślę, że nie. Gdzie Felix i Charlie? Zamknięte? Spadajmy. Czekaj. Molly i Sue pytały o ciebie. Naprawdę? Nie, no co ty. Wal się. Bułka z masłem. Faktycznie, nie ugałeś. Nie pasują. Zjeżdżajmy. Dawaj. Bingo. Bingo. Wait. Did you hear that? Słyszysz? Have a seat. Siadaj. Okay. So I know you're upset. Wiem, że jesteś niezadowolony. Niezadowolony? To nie moja wina. Ktoś rozbił okno. Nie zostawiłem otwartego samochodu. Nie wiem, co z tobą robić. Co za problem? Nie wliczasz tego w koszty? Mam wliczyć w koszty? Tak w sklepach traktuje się drobne kradzieże. Wyglądam na kogoś, kto prowadzi chrzaniony sklep? Trzeba było wziąć do tego jakiegoś dzieciaka. Nie jestem dzieckiem. Taki duży i wciąż dziewica? Wal się. Poważnie? Nie będę tego słuchał. Siedź. Powiedz no, kim jest prawdziwy mężczyzna? Nie jestem jakimś durnym dzieciakiem. W ubiegłym tygodniu sprzedałem masę towaru. Jestem biznesmenem. I czy chcesz, czy nie, zarabiasz na mnie. Biznesmenem. Wiesz, co się dzieje z biznesmenem, który traci towar? Zwalnia się go. A w tym interesie na tym się nie kończy. Spływajmy. Myślisz, że jesteś dorosły, bo sprzedajesz towar w swoim liceum? Co ty wyprawiasz? Pokazujesz dziewczynom, jaki z ciebie chojrak? Przechwalasz się, kim to ty nie jesteś? Wiesz, czym się różnimy? Że o tym, co złego zrobiłem w życiu, nie mogę opowiedzieć ani tobie, ani im. I jak mam kłopot, to nie lecę z nim do mamusi i tatusia. Muszę sam sobie radzić. Nigdy nie zostałem złapany. Nikt mnie nie ukarze. Nie zamknie mnie. Zaraz się zesrasz w gacie.
Potraktuję cię jak dorosłego. Dopiero gdy będziesz miał trupa w szafie. Bo dzięki temu zachowasz czujność. Dlatego ja jestem dorosły. Wiem, jak się czuje taki cykor. To był twój pierwszy błąd. U mnie możesz popełnić tylko dwa. Wynoś się. Dzięki, Iggy. Szybciej, idziemy. Spaduwa. Ale numer. Masz naboje? Nie będę teraz strzelał. Ale masz? Strzelimy tylko raz. Nic z tego, idę do domu. Co powiesz rodzicom? Nie ma ich w domu. Piątek. Gdzie byłeś wczoraj? Nigdzie. To znaczy gdzie? Po prostu nie chciało mi się przyjść. Gdzie Felix? Mówił, że idzie do lekarza. Dobrze, że się nie rozchorowałeś. Bałem się, że nie będzie cię dzisiaj. Nie chcę mi się już tam iść. Musisz. Też mam wątpliwości. Mama może się dowiedzieć. Nie dowie się. Będzie myślała, że jesteśmy w kinie. Amanda Prescott ma być. Wie, kim jesteśmy. Musimy tam pójść. Ile już razy zabujałeś się w lasce i spieprzyłeś wszystko? Odwal się. Mówię poważnie. Będzie pełno lasek. Może którąś wyrwiesz. Wal się. Masz już 14 lat. Pokój mamy. Łazienka. Mój pokój. Jakiś obłęd. To działa? Pewnie. Czyje to podpisy? Reżysera i Val. Masz na myśli Valerie Rossignol? Mówisz o niej Val? Tak. Co to? Mama chce, żebym się tego pozbył. Myślałem, że lubisz to badziewie. Nie bardzo. Nie musisz przestawać czegoś lubić, tylko dlatego, że uważamy to za głupie. Niby tak. Wyglądasz jak idiota. Myślałem, że mamy się dobrze ubrać. Ile tej wody kolońskiej na siebie wylałeś? Tyle, żebyś poczuł. Będziecie mieli jak wrócić do domu? Moi rodzice zabiorą nas spod kina. Jesteśmy na miejscu. To na pewno tu? Impreza jest kawałek dalej.
Why are we parking? Dlaczego parkujemy tutaj? Felix? Felix? Trent can't really walk in with like a Trent nie może tam wejść z nami wszystkimi. Musicie wejść od tyłu. Pokażesz, którędy? Nie. Ja wejdę z Trentem. Mówisz poważnie? Idziecie na imprezę albo do domu. We trzech nie wejdziemy. Rozdzielmy się. Nie chcę iść sam. To idźcie we dwóch. Chodźmy do kina. Kurczę. A jak wezwą gliny? Nie wezmą. Luz. Andy cię potrzyma za rękę. Co jest? Fajnie. Stop bumping into me. Nie obijaj się. Tu się nie pali. Wyluzuj. Zamknięte. Jest dzwonek. Nie ruszaj. Drzwi zamknięte. Widzę, że ci się udało, ale nie dzięki tobie, fiucie jeden. Skąd masz piwo? Zabrakło kubków. Ściągnąłem ze stołu do piwnego ping-ponga. Co tu jest? Wytrzyj koszulą. Beczka jest tam. Dobra. Jak się to robi? Podpompuj trochę i otwórz zawór. Jak leci? Ognisko. Cicho bądź. Cholera. Przepraszam. Nie szkodzi. Jesteście kolegami tego małego od filmu? Tak. A co? Często się z nim spotykacie? Cały czas. Pieni się. Masz papierosa? Mam. Chodź za mną. Co się dzieje?
Felix, dude. Felix? Felix! Hey, man. Czego chcesz? Where's the keg? Gdzie beczka? Tam. Zabrakło kubków. Check the cabinets. Poszukaj je w szafkach. Yeah, thanks. Dobra, dzięki. How old are you? Ile masz lat? 16, złotka. To koledzy młodszego brata. I'm so drunk. Ale jestem pijana. Oh, yeah. Ja też. So how old are you? Ile masz lat? 16. I just look young for my age. Ale młodo wyglądam. Jeździsz? Tak. What kind of car? Czym? Motorcycle. Motocyklem. Awesome. Nieźle. So you're a movie star, Fred. Twój kolega gwiazdor ma grać jeszcze w jakimś filmie? Yeah, probably. Chyba tak. My uncle was in a TV show, you know. Mój wujek występował w programie telewizyjnym. Yeah, he was really good. Naprawdę? Nieźle mu poszło. Powiedział, że może i dla mnie znajdzie się miejsce. Awesome. Pięknie. Bierz to chrzanione piwo. Nie trzeba mieć 18 lat, żeby jeździć motocyklem? Możliwe. Mam 14. Serio? Tak. Na ile wyglądam? Nie wiem. Jesteś trochę... Wiem, mam dziecięcą twarz. A ty ile masz? 16. Naprawdę? Tak. Przeskoczyłam drugą klasę. Yo, what's up? Jak leci? Everybody here is older than us. Jesteśmy tu najmłodsi. She wants to be a model. It's chce być modelką, ale jej się nie uda. Why not? Dlaczego? She's not pretty enough. Za brzydka. She's pretty good. Wygląda nieźle. Prettier than me. Lepiej ode mnie? Want some? Chcesz? What is it? Co to? I don't know. Nie wiem, koledzy coś zmieszali. No dobra. Idziesz na imprezę do Richardsonów w przyszłym tygodniu? Gdzie to ma być? W ich domku na plaży, odbywa się co roku. Brzmi zachęcająco. Idziemy? Tak. Przedstawię się, opowiem parę dowcipów, wtedy ty podejdziesz. Laski zapytają o ciebie, a ja je spławię, jakbym ich nie chciał. Co mam powiedzieć? Coś takiego, żebym wyszedł na fajnego gościa. Nic nie schrzeń. Gdzie byłeś? Gadałem z Lindsay Prescott. W przyszłym tygodniu idziemy na imprezę. Trujesz. Dała ci telefon? Nie. Cienias. Nie mogłem jej poprosić o numer. Jak do niej zadzwonisz? No tak. Cholera. It's like I stole third base. Dust yourself off like you stole third base. Homie, dust yourself like you stole third base. Dust yourself like you stole third base. Dust yourself like you stole third base. It's like I stole third base. Yo, where's Andy? We're leaving. Gdzie Andy? Wychodzimy. Rozmawia z dziewczynami. Mam do nich podejść i powiedzieć, że jest fajnie. Andy? Nie rozdwoję się. Zostaw te pindy. Idziemy. Charlie, what the fuck, man? Co jest? Oswajałem laski. No, Charlie, Boże święty. Charlie! Oh my god. Yo, Charlie! Hello? Charlie! For
Niech spada. Wracajmy. Dlaczego to zrobiłeś? Zamknij japę. Wiecie, jak mamy przechlapane? Nikt nas nie zna. Ale widzieli kilku gimnazjalistów, więc wiadomo, dokąd pójdą gliny. Prosto do szkoły. A ty będziesz tam siedział jak dureń. Nie moja wina. A kto rozbił szybę? Wysłałeś mnie z powrotem, a tam ona lizała się z jakąś mędą. Kto? Lindsay. Nawet byś nie wiedział, co z nią robić. A ty niby taki wszystko wiedzący? Laska, do której się dobierałeś, miała wąsy. Zachowujesz się jak dziesięciolatek. Przestań się wygłupiać. Dobrze się bawicie? Kiedy wychodzisz z poprawczaka? Wyszedłem wczoraj. Sobota. Yo, what are you doing? Co robisz? A ty? Jak myślisz? Czekaj chwilę. Gliny wparowały na imprezę. Ale wcześniej zaliczyłem drugą bazę z jedną studentką. Charlie mnie wkurzył na maksa. Co się stało? Gadałem z laską. Już była moja. Śmiała się z moich kawałów. A wtedy Charlie mnie odciągnął i wszystko schrzanił. Wyrzuć z domu tego psa. Przepraszam. Szkoda, że nie widziałeś wtedy Davida. Dlaczego Charlie się wciął? Popłakał się, bo nie udało mu się z Lindsay Prescott, młodszą siostrą Amandy? Przestań. Właśnie. Wyszedł na ulicę i rzucił kamieniem w szybę samochodu. To byliście wy? Przyjechało pełno glin. Wiesz, czyj to samochód? Ryana Sullivana. On go zabije. Ryan się wściekł. Gliny go uspokajały, a wtedy z kieszeni wypadła mu torebka z pigułkami. Facet ma przesrane. Myśleli, że rąbnąłem kartę kredytową jakiejś dziwce. A rąbnąłeś? Nie ja, tylko Rick. I nie ukradł, tylko znalazł. Ile wydał? Nie wiem, ze 3000. O, cholera. Rodzice pozwolili glinom przeszukać dom. Mój pokój też. Pięknie. Wcześniej wyniosłem wszystko z pokoju. Andy chyba nie rozmawiał z tobą ostatnio. Nie, a co? Muszę z nim pogadać. Masz fajki? Dwie. Mogę mieć kłopoty. Kłopoty. Naprawdę? Jeden koleś sprzedał mi pustą paczkę papierosów, a ja... Pewnie, że sprzedał, bo jesteś popychadłem. Wcale nie. Mama, muszę lecieć. Kiedy wracasz do szkoły? Mam 16 lat, nie wracam.
Jak znaleźli prochy, pewnie nie będą się przejmowali szybą. Miejmy nadzieję. Pewnie miał te pigułki z wypożyczalni wideo. Mówiłem Charlie'emu, że tam chyba handluje się prochami. Nie chyba, tylko na pewno. Wiem. Charlie i ja widzieliśmy tam prochy. Nie mówił ci? Co ty wygadujesz? Jak kradliśmy naboje. Ukradliście je temu gościowi? No jak? Ale potem Charlie strefił i nie chciał strzelać. To mój rewolwer. Myślałem, że Charlie'ego. Gdzie te naboje? Ja je mam. Chcesz postrzelać? Nie wiem. Postrzelajmy. Jest twój. To kiepski pomysł. A może Charlie teraz z niego strzela? To twój rewolwer. Zabierz mu. Charlie go ma? Charlie? Przepraszam, ale oddawaj rewolwer. Ciszej. Gdzie jest? Co chcesz z nim zrobić? Postrzelać z niego. Myślę, że to kiepski pomysł. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Dawaj rewolwer. Dobra. Dokąd idziemy? Ty nie idziesz. Dlaczego? Bo to mój rewolwer, ale moje naboje. Trzeba było zostać na planie i poczekać, aż zdejmie górę. Nie pozwoliliby mi. Miałem 12 lat. Grałeś w filmie. Mogłeś się tam kręcić. Robiłem z wami wiele rzeczy, które wydawały mi się niewłaściwe. Daj spokój. Będzie dobrze. Strzelam pierwszy. Wujek wiele razy zabierał mnie na strzelnicę. Mam klasę strzelecką. Ludzie tu biegają i jeżdżą konno. Jak się boisz, wracaj do domu. Daj mi strzelić. Nie, odsuń się. Raz. Dwa. Trzy. Trzeba odciągnąć kurek. Wiem przecież. Ale było. Teraz ja. Dasz mi strzelec. Zamknij się. Teraz było świetnie. Daj spróbować. Za pierwszym razem. Postaw sobie puszkę na głowę. Nic z tego. Mówię poważnie. Przestań. Trudniej będzie w ruchu. Charlie, nie rób tego. Tylko żartowałem. Uważaj. Dlaczego nie złapałeś? Nie rzuca się naładowanej broni. O, cholera. Sprawdźmy mu tętno. Nie żyje. Spadajmy. Niech ktoś sprawdzi mu tętno. Lepiej spieprzajmy stąd. Straż leśna może nadejść. Nie możemy go tu zostawić. Zakopiemy go. O nie. Zanim się ściemni. Nie możemy go pochować koło fortu. Pieprzę to. Felix? This is far enough. Już wystarczy. Just a little further. Jeszcze trochę. This is fine. Tu będzie dobrze. Chodźmy po łopaty. Muszę złapać oddech.
Nie pieść się z nim, nie żyje. Cholera, żyje. Zabierzmy go do weterynarza. Zwariowałeś? Nie możemy zanieść psa z raną postrzałową. Co innego mamy do zrobienia? Nie umiem go postrzywać. Nie trzeba go strzywać, można uśpić. Zadzwonię do mamy. Nikt nie będzie nigdzie dzwonił. Załatwimy tę sprawę sami. Co mamy zrobić? Kopać. Zwariowałeś? Nie możemy czekać, aż wyzionie ducha. Zdechnie, zanim wykopiemy dół. Nic z tego. Zabierzmy go do weterynarza. Żeby on go uśmiercił i wezwał gliny? Wylądujemy w poprawczaku. I to na długo. Nasi rodzice już nie będą traktować nas tak samo. Musimy załatwić tę sprawę sami. Nie ma innej możliwości. Pomóż mi przynieść łopaty. Nie. David. Musimy uratować tego psa. Dokąd idziesz? Po łopaty. Już dobrze. Musimy coś zrobić. Zabierzmy go do weterynarza. Może coś poradzi. Trzymaj się, przyjacielu. Wejdź. Usiądź na kanapie. Poproszę żonę. Co im powiedzieliście? Cicho, bo usłyszą.
Rozmawialiśmy z weterynarzem. Powiedział, co się stało. Dziękuję, że pomogliście Clancy. Polowanie w tym lesie jest zabronione. Dobrze, że ten myśliwy nie zabił któregoś z was. Okazaliście wielką odwagę. Chcemy coś dla was zrobić. Nie możemy tego przyjąć. Proszę, weźcie. To byłoby niewłaściwe. Nazywasz się David Mason? Tak. Po przeczytaniu artykułu kupiliśmy egzemplarz zakrwawionych palców. Fajnie. Podpiszesz się? Pewnie. To było mocne. Kto wymyślił tę historyjkę? David. Dobrze się sprawiłeś. Dlaczego jesteś taki brudny? Zakopałem kufer. Ale zabrałem to. Zielony smok. Dziękuję. Trudno uwierzyć, że on chciał nam dać 100 dolców. Trzeba było je przyjąć. Mam coś lepszego. Coś ty zrobił. No co? Zepsułeś wszystko. Za stówę, którą chcieli nam dać, mogą sobie kupić jeszcze jeden egzemplarz. Nie wierzę, że nie pokazała cycków. Co za szajs. Ale ty byłeś dobry. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. Hey, is Andy inside? Jest Andy? Why? A co? Chcę coś od niego zabrać. Kufer? Mówił ci o nim? Już go nie ma. Spadaj. Real rap raw, I'm a human black card. Charge a nigga if he talking slick at the local bar. Not the best role model, never said I was. Usually chilling, but somebody always. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Horizontal Line, Pool Media. Tekst Dariusz Makulski. Czytał Piotr Borowiec. Snapping like snapping turtles, I'm faster. I hump that girls like Jack Rabbits. Don't shoot the messenger, damn it. I just delivered the package. I'm here to tell you I'm nice. You niggas must got no manners. I'm damaged and I need a fix. So the reefer lit. These niggas think I'm playing. Can you? I ain't never been a punk. Nah. You can get it. Hell yeah. And if you want it, then you better come with it. Tell me what you want. What you want. 'Cause you can get it. You can get it. And if you knew me, you would know I'm not kidding. Can put them up, I'll put it down. This is how we do it in my town. I don't give a fuck right now. This is like prom night, it's going down. Last time I was this high, I did the world like my favorite type of girls, meaning I kissed by. Super duper tense to hide the red in my eyes. Either I'm crying or I'm scared or I'm deaded inside. All this liquor in my system, unleashed Bobby the Beast. Illa seeking vengeance on all who dissed them. Note the difference in between friendship and business, like race in the 60s. Dangerous to mix them. Me, I gotta own. Work and stay about my zone. Man, I should be credited for all the times I was alone. Said it way before the dome. Now that I'm approaching home, my daddy's clone to try and get me slow-minded. I know they won't. When I'm at the bank, I catch the Holy Ghost, 'cause Christ is present. You discretion, 'cause you know you in debt. Check. I get success, make the Betty's wanna succeed. And she see me coming, so she preparing for stuff. I ain't never been a punk. You can get it. Hell yeah. And if you want it, then you better come with it. Tell me what you want, 'cause you can get it. You can get it. And if you knew me, you would know I'm not kidding. We can put them up, I'll put it down. This is how we do it in my town. I don't give a fuck. Right now, this is like prom night. Right. It's going down. When I was a young me, older kids punked me. They tried to play me, bully me, and jump me. But then something
Inside must have happened, temper flaring and snapping like, what the fuck you want, B? I'm a lover, not a fighter, but you gotta be a man and hold it down and be a writer. So don't speak, don't swing your fists. My attitude is constipated, I don't take no shit. Never been an ass kisser, never been a dick rider. Always speak my mind, hold my own, and I spit fire. Some of these other local cats are some bitch liars. Got me waiting in the cut like a tripwire. It's all smoke and mirrors. Until the mirrors break and the smoke clear up, then we know the truth, and that's why they fear us. And I won't turn poor slow like syrup. I ain't never been a punk. Nah, you can get it. And if you want it, then you better come with it. Tell me what you want, cause you can get it. And if you knew me, you would know I'm not kidding. We can put them up, I'll put it down. This is how we do it in my town. I don't give a fuck. What? Right now, this is like prom night. It's going down. My name's Jinx. They are Lion's Share. And we are Funeral King. Wake up. Wake up. French kiss the sky this morning. Ain't kiss the sky this morning. Let's kiss the sky. And I hope you got real good sleep last night. Cause we up. Good morning. They walk the streets and I'm floating. So get up. French kiss the sky. And you know I didn't get no sleep last night. I wish night. A doctor really would tell me I ain't sick. These haters hating so much, I really thought my name was He Ain't Shit. But testing me's like telling Camel Joe that he can't spit. I'm nice, I'm serving niggas on my PA tip. Hold up, they say my ego's big, I got a big head. Well, that's what she said. Power tripping to myself in the mirror. And even with the stigmatism, couldn't see more clearer. I see hard nights, better days. It's alright, long as we didn't pay. As far as killing my vibe, can't do it anyway. You got a slim chance, Jenny Craig. I'm a fat boy, real rap, heavyweight. Every day's Hawaiian vacation, oh yeah, I'm getting laid. Laying vocals down, couldn't say the same for my head. You sleeping on me, what you should do instead is wake up, French kiss the sky. This morning, ain't kiss the sky. This morning, let's kiss the sky. And I hope you got real good sleep last night. Cause we up. Good morning, they walk the streets and I'm floating. So get up, French kiss the sky. And you know I didn't get no sleep last night, so be up. I got niggas so mad that they can curse, well. This must be how George Bush felt. Except I would paint the White House black and make K-5 my VP. Oval Office briefing. Legalize marijuana, whole U.S. is chiefing. Tree ain't ever heard as much as driving while you're drinking. When I'm in my spacesuit, this the shit that I be thinking. Hallucinate your thoughts and maybe then you would see things too. Hey girl, you invite all these people in the world. Thought it'd just be me and you. Damn. Sometimes feel like I'm the hardest worker in the world, but eh, what you gonna do? They pick and they choose, they obscure your views, so you can't lose sight of what's true. And that's you. And that's true. So put that in your head, they're sleeping on you, I'ma tell you what they should do instead. Wake up, French kiss the sky this morning.